Wiecie, mamy około 100 lat po I wojnie światowej, 70 lat temu minęło koniec II wojny światowej. I żyjemy w czasach pokoju. Owszem, gdzieś tam też są wojny, ale nas to nie dotyczy. Cieszymy się, że jest nam dobrze. Natomiast Stary Testament, co jest ciekawe, kiedy czytamy historię Starego Testamentu, to rzeczywiście historie najczęściej w zasadzie dotyczą wojny. Wojny, które Izraelici prowadzili, wojny innych narodów. I wojny były czymś normalnym, zresztą no dzisiaj czasami jest czymś normalnym na tym świecie. Jest wojna na Ukrainie, chociaż trochę się ucieszyło, ale jest wojna. Jest stan wojenny. I takie osoby, które są w wojnie albo przeżywają wojnę, zupełnie inaczej rozumieją to, co się kryje pod hasłem wojna. Dzisiaj będę chciał pokazać wam o wojnie, którą Pan Bóg prowadzi. Bo nasza ziemia od paru dobrych tysięcy lat jest polem walki, polem wojny. I my jako Kościół mamy ważne poselstwo, które myślę, że inne kościoły, nawet jak mówią o tym, to na pewno nie z tej perspektywy i na pewno nie tak, jak my. Uważam, że to poselstwo jest jedno z najbardziej adwentowych poselstw, które można głosić. Zacznę może od Księgi Daniela. Od księgi, gdzie przedstawia w zasadzie wojny, które miało miejsce kiedyś i wojnę, którą prowadzi Bóg. I w zasadzie tak się zaczyna właśnie Księga Daniela. Może otwórzmy nasze Biblię na pierwszym i drugim wersecie pierwszego rozdziału. Ja będę czytał. Trzeciego roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jerozolimu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jehojakima, króla judzkiego, część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szynar, do domu swego Boga, a naczynia wniósł do skarca swego Boga. Bardzo ciekawa sceneria jest tu pokazana. Mianowicie król babiloński zwyciężył, podbił króla judzkiego. I najbardziej szokującym wersetem w tym wszystkim jest drugi werset. W zasadzie początek drugiego wersetu. Że Pan wydał jego, czyli Jehojakima, w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego. Jak wam się wydaje, jest to łatwe do zaakceptowania, do przyjęcia, że Pan Bóg oddaje w ręce pogańskiego króla, zresztą słowo Jehojakim znaczy ten, którego Pan Bóg ustanowił, znaczyując jako króla, prawda? Czyli znaczyując sługa Boga, który jest król, Pan Bóg oddaje w ręce Jehojakima. W ręce Nebukadnezara. Czy dla nas nie jest to dziwne? A co jest najbardziej dziwne? Najbardziej dziwne jest to, kiedy czytamy dalej. Część naczyń domu Bożego też zostało dane w ręce Nebukadnezara. On je wziął i sprowadził do swojej ziemi, do stóp swojego Boga Marduka i położył je tam. Jako trofeum, że zwyciężył. Takie zachowanie króla babilońskiego jest typowe, jakie było kiedyś w czasach starożytnych. W zasadzie w czasach starożytnych w żadnym wypadku nie walczyły wojny w dosłownym znaczeniu. To może nam wydawać dziwne, ale nie, tak właśnie było.
walka, wojna była między bogami. Nie zależało zwycięstwo od wielkości i sile armii, ile od mocy i sile Boga, który służyli, który cała armia służyła. To jest bardzo ciekawe. I możemy znaleźć wiele, wiele historii w historii świata, kiedy mniejsze wojsko zwyciężyło wiele większe, potężniejsze wojsko. Już nie mówię o Starym Testamencie, gdzie jest wiele historii, gdzie naród izraelski z mniejszą liczbą żołnierzy zwyciężyło wielkie wojska. Już nie możemy mówić też o Dawidzie, Jonatanie i innych wielkich bohaterów Starego Testamentu, które tak właśnie dokonali. A pamiętajcie, jak Aleksander Wielki zwyciężył Dariusza III w walce pod Isos? Ile miał żołnierzy? Ktoś wie? Ile król grecki miał żołnierzy? Mówi się, że około 40 albo 44 tysięcy. Aleksander Wielki miał około 44 tysiące żołnierzy. A ile miał Dariusz III, król perski, medoperski? No nie możemy dokładnie powiedzieć, ale możemy szacować mniej więcej, że było około od 160 do 190 tysięcy żołnierzy. Ale wiem, że Aleksander Wielki zmiótł wojska Dariusza III. I oczywiście kto zwyciężył? No Bóg Grecji, bogowie Grecji, prawda? Zeus i tak dalej. Tak było myślenie, rozumienie świata starożytnego. I teraz, kiedy patrzymy na ten werset, na ten drugi werset, wyobraźcie sobie, że Nebukadnezar wchodzi do Jeruzalemu, do świątyni i zawsze było tak, że właśnie kiedy król zwyciężał, tak, innego narodu, to wchodził do świątyni danego Boga, brał posąg tego Boga i sprowadzał go do swojego Boga, przedstawiając jego jako mniejsze bóstwo albo bóstwo podległe pod jego wielkiego Boga, czyli Boga Marduka. Oni nie było tak, że nie wierzyli w Jahwę. Babilończycy nie było tak, że nie wierzyli w Jahwę. Nie, nie. Oni wierzyli w Jahwę, tylko jako Jahwę, który ma o wiele mniejszą moc, oczywiście, niż Marduk. Dlatego też go sprowadził tam do swojej świątyni. Więc kiedy wszedł do świątyni, chciał zabrać ten posąg, ale tam nic nie było. Nie było żadnego posągu. My wiemy, że tam była skrzynia przymierza, więc ten tekst sugeruje, że skrzynię przymierza tam Nebukadnezar nie znalazł, bo gdyby znalazł, to oczywiście by ją zabrał. Naturalnie. Więc zabrał to, co było. Naczynia z domu Bożego. A pamiętamy, że w świątyni, co było najważniejsze, to była szekina, czyli obecność Boga. I co jest ciekawe, kiedy jest przenoszona obecność Boga, to historia toczy się tam dokładnie, gdzie jest obecność Boga. I w tym momencie, kiedy historia Izraela się kończy na Jehojakimie, to widzimy dalej, że historia jest opisana już, która się działa już w Babilonie. Dlatego, że tam była obecność Boga. I kiedy czytamy tę historię w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym rozdziale, to widzimy, jak Pan Bóg działał, niesamowicie działał na terenie Babilonu. Dlaczego? Bo tam była obecność Pana Boga. I Pan Bóg zaczął działać. I co jest ciekawe, Daniel wyraźnie mówi, że on dał w ręce Nebukadnezara Jehojakima naczynia, inaczej mówiąc, Pan Bóg jakby się poddał po to, żeby się znaleźć w Babilonie. Myśmy powiedzieli, że to jest nie do pomyślenia. To nie jest według tego, jak myśmy się uczyli od dziecka rozumienie Księgi Daniela i wszystkich innych rzeczy związane z Bogiem. Może tak. Ale tekst biblijny i potem wszystkie inne historie
bardzo dokładnie przekonują nas, że nie mogło być inaczej. I wtedy, kiedy Pan Bóg znalazł się w Babilonie, zaczął niesamowicie działać. Najpierw oczywiście objawia sen królowi Nebukadnezarowi. Pokazuje mu historię świata, dlatego że Babilończycy w zasadzie zajmowali się właśnie szukaniem przyszłości, co będzie kiedyś. To na tym oni się koncentrowali. Czytali z gwiazd. Co na przykład mamy znaki Zodiaku, prawda? To jest czysto brane z Babilonu. I wiele innych rzeczy, które mamy dzisiaj w świecie, to są brane dokładnie tak samo, jak funkcjonowały one jakieś 3000 lat temu, ponad nawet. I wtedy Pan Bóg przedstawi Nebukadnezarowi, że on jest Bogiem nad bogami. Później, w trzecim rozdziale, Pan Bóg pokazał, jak niesamowicie działa wśród swoich sług, które Jego się trzymają. A czwarty rozdział, co jest bardzo ciekawe, pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg wypełnił swój zamiar, który miał z samego początku. Inaczej mówiąc, nawrócił tego króla, Nebukadnezara. Pan Bóg miał cel od samego początku. Nawrócić Nebukadnezara. Dlaczego? Dlatego, że król był najważniejszą postacią w państwie i wszyscy poddani króla musieli wierzyć, myśleć i wykonywać rozkazy króla. Więc jeżeli król się nawrócił, to oznacza, że wielu poddanych Nebukadnezara musiało też się nawrócić. Więc wtedy w starożytności najważniejszy był król. Pamiętajmy z historii Izraela, czy Judy, kiedy król stał przy Bogu, był wierny Bogu, to lud tak samo był wierny Bogu. Kiedy król odchodził, kiedy król nie był osobą, która była bliska Boga, to cały naród odchodzi od czczenia Boga Jahwe. Bóg był naprawdę najważniejszy, król był naprawdę najważniejszy. I co jest istotne, Nebukadnezar był królem w historii świata, który był królem nad królami. I kiedy pamiętamy z tego posągu, że Babilon był na samym, był jako głowa ze złota, czyli najważniejsze, to rzeczywiście tak miało to miejsce. Nebukadnezar był królem nad królami. Nikt nie mógł porównać z jego mądrością, z jego władzą. Nikt nie mógł porównać z tym, co on dokonał w historii świata, z tych wszystkich wielkich nawet królów. I Pan Bóg to dokonał. Pokazał, że Marduk nie ma żadnej siły, żadnej mocy. I potem mamy piąty rozdział Księgi Daniela, gdzie pokazana jest walka znowu bogów, czyli Boga Jahwe i Marduka. Tylko w tej walce Pan Bóg kategorycznie pokazuje wszystkim, gdzie jest ich miejsce. Pan Bóg sądzi Marduka, sądzi króla babilońskiego wtedy, Belsazara. Pojawia się ręka na ścianie, która pisze słowa Boga i pokazuje, że król babiloński zginie. Że Bóg zniszczy to państwo i króla. I co jest istotne, zobaczcie, jak pamiętamy z tego drugiego wersetu, prawda, pierwszego rozdziału, że król wziął naczynia i przyniósł do Babilonu, do skarbca swego Boga. Kiedy czytamy piąty rozdział właśnie w tej historii, może będę czytał pierwszy, drugi werset, król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników. Przed tym tysiącem pił wino, a gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice mogły z nich pić. Czyli Belsazar chciał pokazać
że ten Bóg ludzki, Jahwe, cały czas jest poddany Mardukowi, bogowi Egiptu, bogowi Babilonu. Co jest istotne, dlatego że Pan Bóg już wcześniej działał w życiu narodu babilońskiego i pewnie Belsazar specjalnie musiał to zrobić, dlatego że pewnie był jakiś poważny problem z rozumieniem siły i mocy Boga judzkiego, Boga izraelskiego. Ale Pan Bóg pokazał, że jeżeli On tam jest obecny, to On sądzi naród babiloński, a wyrok sądu jest tylko jeden. Śmierć. Wiecie, ta historia bardzo ciekawie przedstawia też inną historię, którą mamy. Mamy na przykład, kiedy Izraelici poszli walczyć i zrozumieli, że nie mogą zwyciężać Filistynów, to zabrali ze sobą skrzynię przymierza. Pamiętamy tę historię? To oni przegrali, Izraelici. Ale Filistyni zabrali skrzynię ze sobą. I co Pan Bóg dokonał? Pamiętacie tę historię? Gdzie obecność Pana Boga przeniosła się z narodu izraelskiego na naród filistyński, to Pan Bóg zaczął walczyć z bogami filistyńskimi. Dagon najpierw padł przed skrzynią przymierza. Raz, drugi raz Pan Bóg zmiażdżył zupełnie posąg Boga. A potem zaczął Pan Bóg walczyć przeciwko Filistynom. Mieli takie problemy, że błagali Boga, błagali Izraelitu, żeby zabrali ze sobą z powrotem tą skrzynię przymierza, czyli obecność Pana Boga. Bo zrozumieli, że nie ujdą życiem. I dokładnie ta historia znajdujemy tu, w Księdze Daniela. Natomiast ta historia tu się nie kończy, dlatego że historia, kiedy Pan Bóg zaczyna walczyć, dopiero się zaczyna. W mentalności starożytnych zawsze bogowie walczyli. Nie było innego rozumienia. Nie było innego podejścia. A w naszym świecie, kiedy ateizm się wkradł do naszej świadomości i mentalności, no w takie bajki nie wierzymy. Prawda czy nie? No tak. My myślimy o niebie, bo tu my jesteśmy wierzącymi. Co tu nam mówisz o tym, co Nietzsche przedstawił? Jak ateizm jest moc, przecież nas w ogóle to nie dotyczy. Przecież my wierzymy w Boga. Oj, nie. Jesteśmy w dużym błędzie. Naprawdę. Zapewniam was. W starożytności wszystko, co się działo w życiu człowieka, było związane bezpośrednio z działaniem jakiegoś Boga. Dlatego na przykład mieli wiele tych bóstw, bo taki Bóg jest odpowiedzialny za taką czynność, za takie rzeczy, które dzieją się w moim życiu, za tamto, za siamto i za tak. Dlatego Bóg wojny, Bóg płodności, taki Bóg, inny Bóg. A dla nas dzisiaj, czy wiążemy nasze życie, albo cokolwiek się dzieje w naszym życiu, albo co się dzieje na tym świecie naszym, z działaniem Boga? Wiecie? I my się łapiemy właśnie w tej pułapce. Okazuje się, że my wierzymy. Ale czy wierzymy rzeczywiście tak, jak Pan Bóg rzeczywiście działa? I ja będę chciał dzisiaj właśnie o tym siebie, a może jak się uda was przekonać. Więc Daniel w zasadzie opisuje tą wielką wojnę. I kiedy czytamy, zobaczcie, już 8 rozdział, ja będę czytał 15 i 16 werset Księgi Daniela. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna i słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Kiedy Daniel otrzymywał widzenie, to zawsze Pan Bóg wysyłał anioła, który jemu to widzenie wyjaśniał. Natomiast Daniel, kiedy miał otrzymać takie widzenie, nam tak się wydaje, anioł przyszedł do Daniela, prawda, przedstawił mu wszystkie te prawdy o przyszłości i tak dalej, i tak było, i to był właśnie mąż Boży, który Pan Bóg tak działał. Wiecie?
My zawsze idziemy na skróty, prawie że w każdej historii. Ale zapewniam was, że tak nie było. Daniel walczył. Dlatego kiedy czytamy 9 rozdział, przedstawiam wam, w jaki sposób Daniel walczył. Czytam od 1 wersetu. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza, rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę na księgach i na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać i w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza z łaski i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie będę dalej czytał, bo dalej jest mniej więcej właśnie ten sam duch, który Daniel przedstawia, ten wielki grzech narodu izraelskiego. Zobaczcie, jak Daniel podchodzi do sprawy. Najpierw co robi? Modli się. Błaga. Pości. I w wyniku modlitwy, błagania i postu, uniżenia się, przychodzi znowu Gabriel. I tutaj czytamy w 21-22 wersecie tego rozdziału. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Kiedy Daniel się modlił, to co on przedstawiał? On przedstawiał grzech swojego ludu. Czy Daniel, który został zabrany do niewoli babilońskiej mniej więcej, kiedy miał 17-18 lat, zgrzeszył? Czy on był winny tych wszystkich grzechów jego ojców i całego narodu izraelskiego? Jehojakima i królów przed Jehojakimem? Mi się wydaje, że nie był winny. Ale co jest istotne, on przedstawił siebie jako częścią narodu judzkiego, który na nim wisi wina, grzech całego narodu. Powiedzcie mi, w jaki sposób ja widzę swój Kościół? Jak go postrzegam? Kiedy czasami patrzę na brata, na siostrę i mówię: o, to taki grzesznik. Albo ci tam zarządu, to nie rządzą dobrze. To są ich grzechy. Czy nie patrzę to, że to są nasze grzechy albo moje grzechy? Nawet jak te grzechy są? Czy nie jestem ja częścią tego Kościoła? Bo Daniel wyraźnie pokazuje, że jak grzeszny był ten naród izraelski, którego Pan Bóg doprowadził do niewoli, to nie jest częścią tego Kościoła. Jaki on by nie był. Ale wiecie, Pan pokazuje, że on kocha taki Kościół, który ma problemy, który ma wyzwania, który może czasami nie dzieje się tak, jak nam się wydaje, że powinno być. Bóg kocha taki Kościół. I Pan Bóg tej historii pokazuje, że ten Gabriel przychodzi wtedy, kiedy jest modlitwa, post i błaganie Boga. I kiedy idziemy do 10 rozdziału, w zasadzie 10 rozdział właśnie wyjaśni mniej więcej, jak to miało miejsce z innej strony. Jak te kulisy, które człowiek nie może widzieć, często się działy. Ja będę czytał pierwsze 5 wersetów. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie.
Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą i biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufaz. Czyli widzimy wyraźnie, że kiedy Daniel modlił się przez 3 tygodnie, przez 21 dni, to wtedy przyszedł anioł. No właśnie. To przed raz powiemy. Ale przyszedł znowu ten anioł, przed anioł i objawił mu. I znowu nam się wydaje proste, ale kiedy czytamy dalej, 12, 14 werset, to trochę rozumiemy kontekst tego, co miało miejsce. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwił mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam, przy księciu anielskim Królestwa Perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Czyli w tej historii widzimy, że Daniel pokazuje, że kiedy przyszedł ten anioł, to walczył z księciem anielskim perskim. To jak to? To co, jakaś walka jest? Jest walka jest? Między jakimiś potęgami? Jeżeli ktoś ma przyjść tutaj do nas i coś robić wśród nas? Tak. I kiedy czytam na przykład dalej już 20-21 werset, wtedy rzekł on: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I to nie ma ani jednego, kto by mężnie stał przy mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Czyli pokazane jest w tej historii, że walczą pewne potęgi. W zasadzie imię Gabriel, to rozumiemy, że w tej walce, którą właśnie mówi teraz do Daniela, w tłumaczeniu znaczy wielki mocarz, potężny mocarz Boga. To jest dla tych starszych osób, natomiast dla tych młodszych osób, jak była tu mowa, jest to superbohater. Tak możemy tłumaczyć, imię Gabriel. To jest superbohater Boga. A Michał, czyli Mikael po hebrajsku, to znaczy kto jest jak Bóg. Tak samo jest rozumiany jako wielki, potężny mocarz, który walczy. I kiedy czytamy Księgę Daniela, zresztą nie tylko, tak samo Księgę Objawienia, to widzimy właśnie takich superbohaterów, które walczą, żeby przyjść do nas, pomóc nam, albo żebyśmy zwyciężyli wtedy, kiedy przychodzimy i walczymy z Bogiem w jakiejś sprawie. A tutaj 10 rozdział nam pokazuje, jak wyglądają te walki. To nie jest prosta sprawa. My się nauczyliśmy się, że Pan Bóg przychodzi zaraz i zawsze nam pomaga. I to jest takie proste, takie łatwe. I stajemy się obojętni wobec tego, co się dzieje nad nami. Kiedy wracamy do tego tekstu, który został czytany, Efezjan 12 rozdział,
Szósty rozdział Efezjan. Dziesiąty do dwunastego wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie wielką zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ten tekst pokazuje, że my możemy walczyć i tak samo walczymy z tymi wszystkimi potęgami ciemności, tak jak walczył Daniel. Ale czy my walczymy tak, jak walczył Daniel? W poście, modlitwie i z błaganiem Boga, aby przyszedł i walczył za nas? Chcę wam przeczytać pewien tekst, który napisała Ellen White, Znaki czasu z 1894 roku. Jest na ekranie też. Gdyby nasze oczy mogły zostać otwarte i każdy mógłby zobaczyć walkę oddziałów anielskich z zastępami szatana, połączonymi ze złymi działaniami ludzi, bylibyśmy bardzo zaskoczeni. Święci aniołowie pracują dla zbawienia ludzi z niewyobrażalną intensywnością, ponieważ niszczyciel dusz stara się czynić wszystko, by udaremnić zbawienie, które zostało nam ofiarowane za cenę, której z niczym nie możemy porównać. Gdybyśmy mogli tylko zobaczyć naszymi duchowymi oczami sceny tej duchowej walki, już nigdy nie moglibyśmy wymazać z pamięci tych obrazów. Pozostałyby one przed naszymi oczami do końca naszego życia. Zobaczylibyśmy dusze obciążone cierpieniem, osaczone i ugięte pod ciężarem, tak jak wóz, który ugina się pod ciężarem snu zboża. Zniechęcone dusze zmierzające do śmierci. Zobaczylibyśmy latających aniołów, którzy z wielką prędkością śpieszą, by pomóc kuszonym, stojącym na krawędzi przepaści. Te kuszone dusze nie są w stanie pomóc same sobie i unikać męki, która je niszczy. Ale aniołowie Boży odpychają aniołów ciemności i prowadzą dusze z dala od niebezpiecznych miejsc, aby postawić ich stopy na pewnym gruncie. Zobaczylibyśmy bitwy toczące się między dwoma armiami, tak rzeczywiste, jak te toczone przez przeciwne siły na ziemi. To są słowa Ellen White. My wiemy, że w niebie była walka. Ile szatan zwierbował aniołów? Jakie szatan ma wojsko? 1/3? Tak? 1/3? A ile jest aniołów w wszechświecie? Dużo? Nie można ich liczyć. Prawda? Są miliony, miliardy. A teraz wyobraźcie sobie, że 1/3 tych wszystkich aniołów skoncentrowana jest na naszej planecie. Wyobrażamy sobie, jaka liczba tych mocy szatana jest tu na ziemi, którzy walczą o każdego z nas, aby sprowadzić nas na manowce, aby ofiara Chrystusa nie miała miejsca w naszym życiu. Ile walki jest, której my nie widzimy. Gdybyśmy mogli zrozumieć, gdybyśmy mogli zobaczyć tej walki, która jest nad nami, która jest za nas. Aniołowie walczą z taką intensywnością, z taką przerażającą mocą, żeby tylko i wyłącznie nas trzymać przy Bogu. A jak my to lekceważymy. Nam się wydaje, że moje problemy to dotyczą tylko mnie.
Ale wiecie, w tej walce my nie możemy być obojętni. Zresztą nie możemy, dlatego że w tej walce może stanąć po jednej albo po drugiej stronie. My tak się nauczyliśmy, że jesteśmy obojętni. Jesteśmy ciepli. Ani zimni, ani gorący. Dlatego Pan Bóg mówi, ja wypluję was z moich ust. Bóg mówi, kupcie sobie maść na oczy i przejrzyjcie, ludzie, co się dzieje wokół was. Co się dzieje nad wami. Bo ta walka nie jest na śmierć i życie. Ta walka jest o wiele większą walką. To jest nad waszym życiem wiecznym albo nad waszym właśnie potępieniem wiecznym. Za 4 dni tu na tej sali będzie się działa wielka walka. Wiecie o tym? Nie wiecie o tym? Za 4 dni będą wybory w naszym kochanym kościele. Jestem pewien, że zastępy aniołów ciemności będą tu na miejscu. Ale wiem, że do walki się przygotowuje też Bóg. A Bóg ma swoich superbohaterów, którzy walczą z tamtymi aniołami, z tamtymi siłami zła. Ale wiecie, ta walka dotyczy nas osobiście, każdego. Wiecie, jak szatan króluje i panuje nad wszystkimi aniołami ciemności? Tak samo często się dzieje na tej naszej ziemi. Siłą, przemocą, terrorem, lękiem, strachem. Kiedy czytam na przykład historię, kiedy do Jezusa podeszli dwaj opętani, albo w innej Ewangelii jeden opętany, to pamiętacie, jak oni błagali Jezusa? Jezusie, nie wyrzucaj nas do otchłani. Byli przerażeni przed Jezusem. Wiesz dlaczego? Bo szatan takim powiedział, że ten Jezus będzie was wysyłał do piekła, gdzie wiecznie będziecie się męczyć. I oni błagali Jezusa. Wiecie? Szatan tak działa, szatan tak panuje nad swoimi aniołami. I tu jest reakcja łańcuchowa. Jak on traktuje aniołów, to tak aniołowie traktują potem ludzi i swoje działania tu na świecie naszym. Strach, terror, lęk, przemoc. Arcymistrz wie, co robi. I tak stara się każdego z nas. Każdego z nas. Sprowadzić na manowce. Kiedy pamiętamy tą historię, może z II Królewskiej, z 6 rozdziału. Będę może czytał od 14 do 17 wersetu. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konica i wozy wojenne, rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Pamiętamy tą historię, prawda? Że Pan Bóg pokazał słudze Elizeusza, jakie wojsko jest
wokół niego, wokół nich? I kto ich ochrania? Gdyby Pan Bóg otworzyłby nam oczy i zobaczylibyśmy, jakie wojsko jest wokół nas. Gdyby dzisiaj, wierzę, że Pan Bóg objawiłby nam, to byśmy widzieli tylko takich supermenów, takich ironmenów, którzy lecą tam i z powrotem. Takie siły potężne, które ochraniają nas. Ale czy ja jestem naprawdę świadom tego, że Bóg potrzebuje mnie, żebym prosił, błagał Jego, aby przyszedł mi z pomocą? Wiecie? Moja walka dzisiaj walka polega na tym, abym błagał i prosił Boga, aby przyszedł i walczył. Kiedy czytamy tekst z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział, 3-4 werset. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Czym jest ten oręż? Ten oręż to jest modlitwa nasza. Tak jak Daniel. Czym Daniel walczył? Daniel walczył modlitwą, postem, błaganiem Boga o to, żeby przyszedł i objawił mu to, co ma przyjść, co ma nadejść w przyszłości. To jest moja walka. To jest twoja walka. Jeżeli coś się dzieje w życiu, twoim życiu, pamiętaj, jest prawdziwa walka, która toczy się nad tobą. I możesz to zwyciężyć. Jeżeli jest walka w twoim kościele, w naszym kochanym kościele, pamiętaj, że możesz to zwyciężyć. Na kolana. Z błaganiem Boga o to, żeby przyszedł z zastępami anielskimi i z superbohaterami tu na tej sali, tu na ziemi i walczyć. Przeczytam wam pewien tekst z życia Jezusa. Słowa Ellen White. Będą walczyć z siłami nadprzyrodzonymi, lecz przyjdzie im z pomocą również nadprzyrodzona potęga. Cała mądrość niebios stanie w tej armii, a w jej szeregach znajdzie się potęga większa od aniołów. Duch Święty, przedstawiciel kapitana, pana zastępów, stąpi, by przeprowadzić walkę. Nasze łomności mogą być liczne, nasze błędy i grzechy poważne, lecz łaska Boga jest dla wszystkich, którzy jej pragną ze skruchą. Potęga Wszechmogącego jest po stronie tych, którzy ufają Bogu. Potęga jest po stronie tych, którzy ufają Bogu. Ty możesz być grzeszny, słaby. Możesz być bez siły. Możesz nie widzieć sens już więcej walki na tej ziemi. Myślisz, że nie możesz więcej nic zrobić dla swojego syna, siostry, dla wnuka, dla brata, dla swojego kościoła. Zapewniam cię, że niezależnie od tego, co ty myślisz, to ty nie wiesz, jakie siły stoją za tobą. Nie wiesz, jakie wojsko i jak silne, potężne osoby ze wszechświata stoją po twojej stronie, gotowe w każdej sekundzie działać. W każdej sekundzie działać. Za nami stoją takich superbohaterów, jak właśnie my przedstawiamy w filmach. Są przedstawiani w filmach, prawda, jak Iron Man, Spider-Man i inni. Wiecie? Ten świat przedstawiony w filmach jest czasami bardziej rzeczywisty niż świat, który my widzimy
tu na ziemi. Tak. Jest to wiele bardziej rzeczywisty. Bo ta jest, tamta walka jest prawdziwa walka o twoje bycie i niebycie w Królestwie Bożym. Może jeszcze jeden tekst przeczytam z Ellen White, z słów Ellen White. Świadectw dla zborów. Szatan lepiej od ludu Bożego zdaje sobie sprawę z mocy, którą wierni Bogu ludzie mogą mieć nad nim. Gdy pokładają swą siłę w Chrystusie, kiedy w pokorze błagają potężnego zwycięzcę o pomoc i opierają się mocno na Chrystusie, to nawet będąc najsłabszymi w wierze, mogą skutecznie odeprzeć szatana i cały jego zastęp. Nawet jak jesteśmy najsłabsi w wierze, to możemy być największymi zwycięzcami. I Daniel pokazuje nam, że właśnie tak zwyciężył. Czy chcesz tak walczyć? Myślisz, że jesteś słaby? Grzeszny? Tak, Bóg takich ludzi potrzebuje. Bóg potrzebuje, żeby tacy ludzie z pokorą i z oddaniem prosili Go o walkę. Natomiast Chrystus, jak przedstawiany jest tak samo tam w tej księdze Daniela, jest przedstawiony jako Michał. On jest bohaterem nad bohaterami. On jest tym superbohaterem nad superbohaterami. Dlatego, że on zwyciężył. On już zwyciężył. I przez jego zwycięstwo możemy tak samo my zwyciężać. Chcę, byśmy przeczytali w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Najpierw 7 i 8 werset. I wybuchła wielka walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Tak, Michał, czyli Chrystus, walczył w niebie. Wyrzucił stamtąd smoka, czyli szatana. Bo już zwyciężył. I na krzyżu Chrystus poniósł pełne zwycięstwo. A jak my? Gdzie jest nasze miejsce w tej walce? Werset 11. A oni zwyciężyli go, czyli smoka, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. My zwyciężyliśmy już tego smoka przez tylko i wyłącznie krew baranka. Bo Bóg, Chrystus, On zwyciężył za pierwszym razem, zwyciężył za drugim razem i tak samo może zwyciężyć w każdej chwili twojego życia. Przez Jego krew, przez to, co dokonał. Bo tylko On jest Panem Panów, Królem Królów. On jest lwem z pokolenia Judy. On jest zwycięzcą niebios. On jest właśnie tym superbohaterem nad wszystkimi innymi superbohaterami. On jest mocarz nad mocarzami. Dlatego, że On jest barankiem Bożym. Czy chcesz walczyć po stronie Chrystusa? Pamiętaj, w żadnym wypadku nie możesz stanąć z boku i patrzeć. Nie, nie. Ta walka jest o tobie, o ciebie. I się dzieje w każdej chwili.
Czy chcę, aby Bóg panował w pełni w moim życiu? Czy chcę Mu się oddać, poddać, żeby mógł zwyciężyć we wszystkim, co jest w moim życiu? Ale powiem wam, możemy walczyć o ludzi, którzy są wokół nas. Możemy ich wyprowadzić z tego świata ciemności. U nich jest potężna walka teraz. Potężna walka. Czy ja chcę? Czy ja błagam Boga? Czy ja w poście i modlitwie proszę Go, żeby zwyciężył w życiu ludzi, którzy są wokół mnie? Zapewniam Cię, że Chrystus zwyciężył. Zapewniam Cię, że Chrystus zwycięży, jeżeli szczerze, z modlitwą i błaganiem będziesz walczył. Amen.